dniu wczorajszym unijni urzędnicy, oligarchowie porozumieli się co do paktu imigracyjnego i zrobili kolejny krok na drodze do narzucenia państwom członkowskim zasad polegających na tym, że albo przyjmujemy nielegalnych imigrantów, którzy przedarli się przez granicę włoską czy hiszpańską, albo będziemy płacić wysokie kary, wysokie kwoty na rzecz tych państw, które nie potrafią swoich granic upilnować. Wnoszę o zarządzenie przerwy i zwołanie Konwentu Seniorów w celu uzupełnienia porządku obrad o informację ministra do spraw Unii Europejskiej w sprawie tego, co Polska, co polski rząd zamierza w tej sprawie zrobić i jak zamierza tę patologię powstrzymać. Dziękuję bardzo. Wnoszę o odroczenie obrad i uzupełnienie porządku o informację pułkownika Urzędu Ochrony Państwa Bartłomieja Sienkiewicza, który został oddelegowany przez Donalda Tuska do przeprowadzenia wczorajszej operacji specjalnej w mediach publicznych. Wysokiej Izbie należy się odpowiedź na następujące pytania. Po pierwsze, dlaczego Polacy nie mogli wczoraj obejrzeć Teleekspresu, Panoramy i Wiadomości? Po drugie, kim jest funkcjonariusz, który pojawił się wczoraj w TVP 1 o 19.30? Co prawda bez munduru, no ale wyglądało tak, jakby był w mundurze. Po trzecie, czy siłowe odbijanie instytucji publicznych mieści się w standardach pogodnej, uśmiechniętej Polski, o której tyle mówił Donald Tusk? Po czwarte, po co Donaldowi Tuskowi dwa TVN-y? Po co panu dwa TVN-y? Panie pośle, proszę zmierzać do konkluzji. Po kolejne, jaki związek z przejęciem mediów publicznych ma fakt, że Unia Europejska przyjęła wczoraj porozumienie w sprawie przymusowej relokacji migrantów? Tak, i ilu z nich Polska jest... zamierza przyjąć? Moja kolejna prośba do pana posła Błaszczaka sejmowe o pilnowanie czasu wystąpienia. Czy uchwały sejmowe są teraz aktami prawa najwyższej rangi, wyższymi niż ustawy, jeszcze 15 sekund, panie pośle. Czy przeprosi pan posłankę Borowiak za poturbowanie jej przez nasłanego przez kogoś bandytę? I po kolejne, czy dziś możemy spodziewać się siłowego... Panie ministrze, pan pozwoli. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę. Jeszcze raz, bo niestety ma pan wyłączony mikrofon, więc czy mógłby pan się zwrócić bezpośrednio do mnie? Dziękuję bardzo. Panie marszałku, Wysoki Sejmie. Proszę o spokój. Wnoszę o to, żeby nie odraczać obrad. Chciałbym też powiedzieć państwu z PiS. Przez 8 lat opluwaliście, widzę, że... Proszę państwa, moment. Proszę państwa o spokój i umożliwienie prowadzenia obrad. Widzę. Drodzy państwo, mamy w dniu dzisiejszym procedować ustawę budżetową. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest to ustawa. Bardzo państwa proszę o umożliwienie prowadzenia obrad. W związku z brakiem możliwości prowadzenia obrad zarządzam 5 minut przerwy w obradach i zwołuję Konwent Seniorów do ciemnego saloniku. Bardzo proszę państwa ze mną. Chcę państwu powiedzieć, że absolutnie rozumiem emocje, które na tej sali są. Proszę. Dlatego bardzo wszystkich państwa proszę, żebyśmy dzisiaj, w tym ważnym dniu, ostatnim dniu pierwszego posiedzenia nowego Sejmu, kiedy procedować będziemy najważniejszą ustawę, ustawę budżetową, skupili się na tym procesie, wysłuchiwali się nawzajem, tak jak to ma miejsce do tej pory, i nie dokonywali obstrukcji obrad parlamentu,
bo nie jest to nam dzisiaj nikomu z nas do niczego potrzebne. To jest moja prośba do państwa, którą kieruję, czy z niej skorzystacie, czy zechcecie się do niej pozytywnie odnieść. To już jest wasza decyzja, waszych serc, sumień i poczucia odpowiedzialności za Polskę. Dziękuję państwu bardzo, kontynuuję obrady. Pan ma minutę na wniosek. Drodzy państwo, nie tak się umawialiśmy. Widzę, że posłom PiS spodobał się wczorajszy wyrok i apelują, aby sąd rejonowy szybko zastosował areszt wobec pana Macieja W. i Mariusza K. Jestem również za tym. Panie marszałku, jeżeli chodzi o wniosek formalny, państwo tutaj prezentujecie niebywałą bezczelność. Przez 8 lat opluwaliście opozycję. Przez 8 lat opluwaliście Donalda Tuska. Przez 8 lat prowadziliście tępą, prymitywną propagandę w TVP. A dzisiaj mówicie o wolnych mediach? To jest, panie marszałku, żart. Dziękuję. Demokracja, panie pośle, polega na tym, że jest czas przemawiania i czas konkluzji. Tymczasem konkluzji jest głosowanie. Złożył pan wniosek formalny. Złożył pan wniosek formalny i on nie został jeszcze przegłosowany. W tej chwili tak, dlatego, że chcę przegłosować wniosek formalny, który był pan uprzejmy złożyć. Proces dyskusji i proces konkluzji. Ależ skończył pan, bo przekroczył pan radykalnie. Drogi panie, myli pan politykę miłości i miłość z naiwnością. Drogi panie pośle Błaszczak, spędzimy tu jeszcze 2 lata. Obawiam się, że szybko skończą się panu metafory, którymi chce mnie pan obrażać. Bardzo proszę wrócić na miejsce. Bardzo proszę wrócić na miejsce, panie pośle. Ale pan go skończył. Przekroczył pan czas w sposób znaczny, panie pośle. A teraz proszę opuścić mównicę, bo chcę przegłosować wnioski formalne. Panie pośle, nie uwzględniam tego wniosku. Przed chwilą mieliśmy przerwę. Mogliście państwo z niej skorzystać. Serdecznie dziękuję. Odnajduję pana wniosek jako próbę prowadzenia obstrukcji obrad Izby w bardzo ważnym dniu. Informuję pana posła, że przerwa przed chwilą miała miejsce. Proszę mnie nie obrażać, panie pośle. Przerwa przed chwilą miała miejsce. Jak pan może zabierać głos? Panie pośle Macierewicz, bardzo proszę zejść z mównicy. Dziękuję bardzo. Ma pan obowiązek dać głos. Zgłoszony wniosek formalny o przerwę został przez pana posła Wawra. Ale nie chcę, panie pośle Macierewicz, jeszcze raz powtórzę to, co przekazałem panu posłu Błaszczakowi. Spędzimy tu jeszcze dwa lata. Metafory się panom skończą, drodzy panowie. Proszę zejść z mównicy. Drodzy państwo, był wniosek pana posła Wawra o przerwę. Ten wniosek był skonsumowany w mojej ocenie przez wniosek o odroczenie posiedzenia, ale ponieważ jest silne oczekiwanie, ale moment, kończę. Jest silne oczekiwanie przerwy ze strony jednej części sali, poddam ten wniosek pod głosowanie. Bardzo proszę. Drodzy Państwo, mieliśmy, ale zrozumcie panowie, nie, zrozumcie panowie prostą rzecz. Drodzy panowie, mieliście szansę na przerwę w momencie, w którym wyszedł Konwent Seniorów. Ta przerwa się odbyła, drodzy państwo. Pracujemy dzisiaj nad ustawą budżetową. Ustawa budżetowa wymaga tego, żebyśmy byli zdyscyplinowani w naszych decyzjach. Była przerwa, więc nie wiem, o co chodzi. Głosowało 293 posłów, za było 247, przeciw 42, wstrzymało się 4 posłów. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023.
Głosowało 277 posłów, za 244, przeciw 22, wstrzymało się 11. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024. Mam dziś zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie projekt ustawy budżetowej na 2024 rok. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że zmiana władzy zainicjowana wyborami 15 października wywołała pozytywną reakcję gospodarki, pozytywną reakcję rynków finansowych. Od połowy października złoty umocnił się wobec euro i dolara odpowiednio o 5,9%, będąc w tym czasie jedną z najsilniejszych walut na świecie. Rentowności polskich obligacji dziesięcioletnich spadły wczoraj poniżej poziomu 5%, czyli najniżej od wiosny ubiegłego roku. To zasługa wiarygodności rządu Donalda Tuska oraz niższych oczekiwań odnośnie stóp procentowych na świecie. Pozytywnie na wybory zareagowała także giełda. Od wyborów indeks WIG wzrósł o 17%, a WIG 20 o 19%. Poziom szerokiego indeksu warszawskiej giełdy ustanowił swój historyczny rekord. Szacujemy, że w przyszłym roku realne PKB Polski zwiększy się o 3%. Przewidujemy, że średnioroczna inflacja w 2024 roku wyniesie 6,6%. Dochody budżetu państwa ogółem w przyszłym roku ukształtują się na poziomie 682 miliardów 400 milionów złotych, w tym dochody podatkowe na poziomie 603 miliardów i 900 milionów złotych, co oznacza wzrost zarówno dochodów ogółem, jak i wzrost dochodów podatkowych o około 17% w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Limit wydatków budżetu państwa w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 wynosi 866 miliardów 376 milionów złotych i pozwoli na zrealizowanie takich priorytetowych wydatków jak 30% podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, a w przypadku nauczycieli początkujących będzie to 33%. Zwiększone o 20% będą wynagrodzenia pracowników państwowej sfery budżetowej, uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy. W budżecie zapewniliśmy także finansowanie programu in vitro w kwocie 500 milionów złotych, 180 milionów złotych subwencji na działalność Polskiej Akademii Nauk. Na dofinansowanie modernizacji domów studenckich przeznaczyliśmy 150 milionów złotych, a na sfinansowanie telefonu zaufania dla dzieci 10 milionów złotych. Równocześnie zapewnione są niezbędne środki na kontynuację dotychczasowych działań z zakresu polityki społeczno-gospodarczej, takich jak program 800+, 13 i 14 emerytura oraz inne programy wsparcia dla rodzin. Wydatki na obronę narodową w 2024 roku zaplanowano w części 29 Obrona Narodowa w wysokości 118 miliardów złotych, co stanowi 3,1% planowanego polskiego PKB. W stosunku do roku 2023 oznacza to wzrost o 20 miliardów 700 milionów złotych. Projekt budżetu na rok przyszły przewiduje kontynuację wzrostu nakładów na finansowanie ochrony zdrowia. Łącznie z NFZ-em będzie to w przyszłym roku rekordowe 192 miliardy złotych. Na 2024 rok zaplanowano również subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości ponad 117 miliardów 900 milionów złotych, na poziomie wyższym o 18,4% niż zaplanowano to w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2023 rok. Zgodnie z zapowiedzią premiera Donalda Tuska utworzymy Radę Fiskalną, która będzie pilnowała dobrych praktyk w polityce fiskalnej. Zaczyna pani poseł Elżbieta Witek, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, ale zaczyna chyba nie na tej sali, bo nie jest obecna. Być może pani Witek zaczyna w sali kolumnowej debatę nad budżetem, bo rzeczywiście przypominam sobie okoliczności, że budżet był uchwalany na sali kolumnowej. Jak trzeba było udawać przez kilka tygodni, że tworzą rząd, że budują większość koalicyjną w parlamencie, to byli, to było ich pełno. Teraz, kiedy trzeba pracować, PiSu na sali plenarnej nie ma. Wtedy, kiedy premier Morawiecki zapewniał, że inflacja będzie spadać, sam kupił obligacje, których opłacalność zależała od wzrostu inflacji, które się opłacały tylko, jeżeli w przyszłości wzrasta inflacja. I wiecie, co się stało? Inflacja wzrosła.
Polacy, sfera budżetowa, wszyscy stracili na szalejącej inflacji, na drożyźnie, ale jedna osoba w Polsce zyskała. Morawiecki zyskał. Szanowni Państwo, wspomnę jeszcze jednej rzeczy, bo PiS od początku tej kadencji bardzo głośno mówił o ustawie wprowadzającej zerowy VAT na żywność. Machali tutaj jakimś rozporządzeniem, że projekt ustawy składają, tylko nie zrobili jednej prostej rzeczy. Nie wpisali tego do własnego projektu budżetu. To też jest naprawione, to też znalazło się w projekcie budżetu, który przedstawia koalicja 15 października. Zerowy VAT na żywność. Polacy muszą wiedzieć, w jakim stanie przejmujemy finanse publiczne i polską gospodarkę. One są w stanie przedzawałowym i jestem przekonany, że je uzdrowimy i naprawimy. Nie można zwiększać potencjału gospodarki nie inwestując. Nie tędy droga. Chcę zwrócić uwagę na to, że inwestycje prywatne w ostatnich latach bardzo, bardzo spadły. One są najważniejsze, te inwestycje prywatne. Aby stworzyć dla nich warunki niezbędne są następujące elementy. Stabilność i przewidywalność prawa. To właśnie realizujemy. Proste i jasne podatki. To przed nami. Niezależny wymiar sprawiedliwości. To właśnie realizujemy. Niezależny i odpowiedzialny bank centralny. To jeszcze przed nami. Stabilna waluta, działające sprawnie instytucje nadzoru, takie jak KNF i UOKiK, konkurencyjny rynek finansowy, kapitałowy, w tym giełda. Dzisiaj skończyły się w Polsce czasy patobudżetu. Zrobił pan więcej niż Morawiecki przez 6 lat, jeżeli chodzi o budżet. Fabryka hejtu kosztowała budżet blisko 3 miliardy złotych. Fabryka hejtu wczoraj została zamknięta. Jest różnica? Jest różnica. Dotacje dla fundacji powiązanych z Prawem i Sprawiedliwością, fundacji założonej przez pana Dworczyka, Kukiza, Bąkiewicza, były i lały się tam pieniądze niemalże każdego miesiąca. To zostanie zamknięte. Tych pieniędzy już nie będzie. Otóż we wrześniu tego roku rząd Mateusza Morawieckiego złożył swój projekt budżetu. Bardzo zły projekt. Zakładał on wzrost wydatków o 155 miliardów złotych, zakładał potrzeby pożyczkowe na poziomie chyba 220 miliardów złotych, zakładał odsetki na poziomie 66 miliardów złotych, dwa razy więcej niż wydatki na naukę i na szkolnictwo wyższe. Mateusz Morawiecki powiedział, że to jest bezpieczny budżet w trudnych czasach, budżet bezpieczny dla Polski. I tak jak to często w jego wypadku bywa, jest to zupełnie oczywista bzdura. I nagle przejęliście władzę i cudownie wam się odmieniło. Te wszystkie liczby, które jeszcze przed chwilą były tragiczne, nagle okazały się znowu bardzo dobre. Wasz deficyt jest jeszcze 19 miliardów złotych wyższy od deficytu PiS-u. 184 miliardy złotych. Wasze potrzeby pożyczkowe to jest 450 miliardów brutto, 250 netto, odpowiednio 150 i 100 miliardów więcej niż w zeszłorocznym budżecie PiS-u za tych ciemnych i rozrzutnych czasów tamtego poprzedniego rządu. Zaplanowaliście dług publiczny o 300 miliardów wyższych niż poprzednio, który przekroczy te magiczne 2 biliony złotych. Jeszcze parę lat temu wydawało się to niemożliwe, że dobijemy do 2 bilionów złotych, ale wam to się udało. Nowy szef KPRM-u Jan Grabiec powiedział, że jest to budżet z pewnymi prezentami. No i tu dwie uwagi. Pierwsza jest taka, że prezenty to wypada dawać z własnej kieszeni, a nie z czyjejś. A druga jest taka, że nie wiem, jak wy to sobie w głowie układacie, że wysoki deficyt, wysoki dług i dużo prezentów od PiS-u są złe, a jeszcze wyższy deficyt, jeszcze wyższy dług i jeszcze więcej prezentu od Platformy jest już dobre. Od początku mówiłem, że 500+ nie zwiększy naszej dzietności, za to spowoduje wzrost długu oraz rozpocznie spiralę rozdawnictwa. I dokładnie to się wydarzyło. Dzietność nie wzrosła, nasz dług wzrósł, a wszystkie kolejne rządy zaczęły wprowadzać nowe programy socjalne. Kiedy PiS wprowadził 500+, Platforma zaproponowała 500+ na jedno dziecko, na co PiS się oczywiście zgodził. Wtedy Platforma zaproponowała 13. emeryturę. Co PiS przyjął? Przebił 14. emeryturę. A kiedy PiS zaproponował 800+ zamiast 500+, to nie tylko się z tym zgodziliście, ale jeszcze uznaliście, że trzeba wprowadzić to pół roku wcześniej, niż proponował wcześniej PiS. To jest jakieś ekonomiczne płaskoziemstwo, żeby popierać wielkie programy socjalne, a potem dziwić się, że to powoduje bardzo wysoki dług. Przejdźmy do dochodów. Jeszcze
we wrześniu twierdziliście, że te zaplanowane dochody są nierealistyczne i ich nie będzie. Po przejęciu władzy nagle wam się odmieniło i z wielką nadzieją patrzycie na zaplanowane przychody. Zróbmy normalną ustawę hazardową, ale w Polsce, tutaj w Sejmie, a nie na cmentarzu, i opodatkujmy normalnie hazard. Z tego są miliardy złotych, które można włożyć do budżetu. Dokładnie to samo jest z marihuaną. Obecnie marihuanę może kupić każdy, kto chce. Receptę można dostać bez problemu w internecie, a następnie kupić to w każdej aptece. Czemu tego nie opodatkować? Czemu tego nie obłożyć akcyzą? Czemu nie chcecie schylić się po te pieniądze leżące na ziemi? Zamiast tego wolicie robić problemy prawne młodym ludziom i skazywać ich za to, że posiadają coś, co można bez problemu od ręki kupić w aptece. A czemu nie mamy opodatkowania wielkich międzynarodowych korporacji? Czemu Google i Facebook nie muszą w Polsce płacić podatków, pomimo tego, że prowadzą zakrojoną na szeroką skalę działalność, a ich konkurenci, małe polskie firmy mediowe, muszą takie podatki płacić? Podatki powinny być niskie i proste, a ten budżet odrzucony. Przy tej cyfryzacji, przy, proszę Państwa, nowych technologiach urzędników powinno być coraz mniej. Wiemy, że Polska jest dzisiaj państwem jednym z bardziej ucyfrowionych w Europie, ale nie widać tego po papierach, dlatego że nas coraz więcej to kosztuje, zaraz coraz mniej. W ramach programu Bezpieczny Senior mówiliśmy o potrzebie wprowadzenia podwójnej waloryzacji wtedy, kiedy inflacja przekracza 5%. Tak się stało. Mamy dramatyczną sytuację budżetową. Budżet przygotowany przez pana premiera Mateusza Morawieckiego to jest droga Grecji. Upadłość nam grozi, będziemy obcinać wydatki. Dramatyczna sytuacja Polski. No i przyszło przemienienie 13 grudnia. Nagle trzeba wziąć odpowiedzialność za sprawy kraju i okazuje się, że deficyt 164 miliardów to był bardzo zły, ale deficyt 185 miliardów jest całkiem niezły. Po 15 października nastroje Polaków znacznie pogorszyły się. Widzimy to chociażby na opublikowanych kilka godzin temu danych GUS-u. Dla niektórych polityków PiS, panie pośle, jest to trudny czas, bo niestety kończy się program Rodzina na swoim. Powoli przywracamy normalność, zasady i przywrócimy spokój. Cieszy ten śmiech, mnie w ogóle cieszy wasza miłość do konstytucji, do praworządności. Też się cieszę, że nareszcie dojrzeliście do tego i bronicie tych jakże cennych rzeczy, tych zdobyczy demokracji. Spełniamy obietnice, dotrzymujemy słowa, będziemy każdą złotówkę obracać dwa razy. Dobry budżet na trudne czasy. Dziękuję bardzo, panie pośle, za to żywiołowe wystąpienie. Kolega tu wprowadził taką ciekawą atmosferę, szkoda, że wychodzi. Mocno rozbawił salę. Bujali się z mieszkaniami przez te 8 lat. Na końcu przyznali się do totalnej klęski programu Mieszkanie Plus. Odkurzyli nasz program Mieszkanie dla Młodych, trochę go zmodyfikowali, rzucili na końcówkę swoich rządów i teraz wydaje im się, że no są naprawdę fantastycznymi bobami budowniczymi. Tak. Wy powinniście sobie zmienić szyld. Nie jesteście Koalicja Obywatelska, tylko na szyld. Kłamaliśmy, kłamiemy, będziemy kłamać. Jesteście kłamcami. Taka jest prawda. Bo musicie wiedzieć, że Tusk zgodził się na pakt migracyjny. A jak się zgodził na pakt migracyjny, to wy będziecie nie tacy bezpieczni jak za naszych rządów. Będzie to bezpieczeństwo na dużo niższym poziomie. Taka jest prawda. Dziękuję bardzo, panie pośle. Tylko małe sprostowanie, że pakt migracyjny, czyli pakiet 5 rozporządzeń przyjmowany jest większościowo, a nie jednomyślnie i był przyjmowany większościowo za waszych rządów i jest przyjmowany dalej na bazie przepisów traktatu lizbońskiego. Pakt rzeczywiście jest przyjmowany podwójną większością, ale był w tej sprawie cały czas sprzeciw rządu premiera Morawieckiego. Teraz ten rząd Donalda Tuska ten sprzeciw wycofał. Proszę być uczciwym dla faktów. Kiedy dzisiaj rano przed rozpoczęciem tej debaty budżetowej mój klub poprosił o przerwę dla klubu, usłyszeliśmy, że tej przerwy nie dostaniemy. Obyczaj został złamany. I to, że wyszliśmy z tej sali, to nie był bunt przeciwko debacie budżetowej, w której, jak widzicie państwo, uczestniczymy, ale to był
była potrzeba spotkania się na klubie w celu przedyskutowania ważnych kwestii. Nie daliście nam do tego prawa. Ja przypomnę tylko. Takiej buty, takiej arogancji, takiej pogardy dla ludzi, takiej nienawiści fizycznej, którą macie do nas, ale którą też zarażaliście ludzi. To jest coś niebywałego, czego nigdy wcześniej nie widziałam. Nawet za czasów komuny, za której w więzieniu siedziałam, walcząc o wolność słowa, nawet oni wtedy szanowali pewne zasady. Dzisiaj nie szanujecie żadnych demokratycznych zasad. Teraz kobiety polskie powinny się zacząć bać. Dlatego, że ten pakt migracyjny przy braku sprzeciwu polskiego rządu jest olbrzymim niebezpieczeństwem dla polskich kobiet. Dlatego, że oni tutaj przyjdą, bo wasz rząd zapowiedział już w roku 2015, że przyjmiecie każdą ilość przyjmiecie. Straszenie imigrantami i uchodźcami w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia w Polsce to hańba. Tak jak hańbą jest mówienie o uczciwości telewizji publicznej w przeddzień rocznicy piątej śmierci prezydenta Pawła Adamowicza. A teraz do budżetu. Ile pójdzie pieniędzy na pakiet migracyjny? Bo to jest bardzo istotna rzecz obecnie. Będziemy mieli tutaj przymusowych migrantów. I niech posłowie PiS się w tej sprawie naprawdę nie wypowiadają, bo jesteście hipokrytami. Sprowadziliście rekordową liczbę imigrantów do Polski. Jesteście siebie warci. Gdybyście się zamienili teraz miejscami, to Polacy by nawet nie zauważyli różnicy. Jesteście po prostu jednym wielkim popisem, którego po prostu Polacy powinni wyrzucić na śmietnik historii. Dziękuję. Całkiem miło słychać kwik świń odrywanych od rządowego koryta, ale już w oddali słyszę też pomlaskiwania tych nowych, co się do niego pchają. W tej Izbie powinniśmy się do siebie dobrze odzywać. Jest pan bardzo podekscytowany, panie pośle Berkowicz. Jest tak, że Władimir Putin potrzebował Żyrinowskiego, a ta totalna władza wydaje mi się, że właśnie potrzebuje takich błaznów jak pan i Grzegorza Brauna. Proszę być, naprawdę jest pan bardzo podekscytowany. Gdybym nie pana postura, myślałbym, że jest pan Sławomirem Nitrasem. Telefon zaufania dzieci i młodzieży. Po dwóch czy trzech kliknięciach ukazują się po prostu promocje, można powiedzieć wprost, dewiacji. Tęcza się leje wzdłuż i wszerz tej strony internetowej. Proszę powiedzieć, panie ministrze, czy na to pójdą nasze, Polaków, pieniądze? Wstydzić to wy się powinniście, że kończyliście 2015 rok z budżetem poniżej 300 miliardów złotych, a my go zwiększyliśmy tym projektem do 680 miliardów złotych. Pan liczyć nie potrafi. 170 milionów złotych, panie pośle Miszalski, poszło również na przykład na rozbudowę szkół. Na rozbudowę szkół, sal gimnastycznych. Pan tego nie wie, ale pan zachowuje się tak, jak ci, którzy już za parę godzin uruchomią dziennik telewizyjny. Dziennik telewizyjny, towarzysz Czyż już jest gotowy. W mundurze tam siedzi, prawda? I za chwilkę będzie kłamał po waszemu. Za chwilkę będzie kłamał po waszemu i nie powie, że na przykład z tych podwyżek 30% dla nauczycieli, 12 miliardów 170 milionów złotych, to myśmy przygotowali w tym projekcie ustawy budżetowej. Wyście dołożyli 11. To myśmy więcej przygotowali, niż wyście dołożyli. I nie powie, że każdy głupek potrafi rzeczywiście robić potężny deficyt budżetowy. Myśmy tego nie robili, bo trzymaliśmy się ram prawnych Unii Europejskiej. Was na to stać, bo macie kolegów, a kolesiostwo, niepraworządność jest dzisiaj cechą Unii Europejskiej i waszą. Zamiast na onkologię dosypujecie kolejne miliardy dla telewizji i radia, ale tym razem już przejętej waszej telewizji. PiS dzisiaj broni telewizji. Przecież to nie była telewizja publiczna, tylko to była pisowska szczujnia. W sposób całkowicie tożsamy z metodami generała Jaruzelskiego przed laty brutalnie zaatakowano publiczne instytucje, strasznie potraktowano ludzi, a nam posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uniemożliwiono prowadzenie ustawowych uprawnień posła, czyli interwencji poselskiej. Policja, która była obecna na miejscu, pomimo okazania naszych legitymacji, utrudniała nam wejście do budynku. Nieznane nikomu osoby przejęły publiczny budynek, zabarykadowały się w gabinecie, poturbowały naszą koleżankę i przez wiele godzin, do tej pory zresztą, brak państwa reakcji na tą sytuację. Dwa pytania. Kto wydał policji polecenie blokowania wejścia do budynku posłom? Na jakiej podstawie prawnej? Proszę odpowiedź na piśmie. I drugie pytanie. Proszę jeszcze o wskazanie,
Kiedy wyprowadzicie czołgi na ulicę, ponieważ to, co robicie, to jest powtórka ze stanu wojennego. Wypowiedzieliście wojnę dużej części narodu i mam nadzieję, że jesteście tego świadomi. Panie marszałku, czy byłby pan w stanie spowodować, żeby razem ze swoim kolegą, marszałkiem głównym, żeby pojechać do Telewizji Polskiej, do Naworonicza i zobaczyć, że dzieją się tam rzeczy niesamowite. A dlaczego niesamowite? Ponieważ, proszę państwa, są rozstawiane barierki. Może warto by było tam jechać i zapłakać nad tą sytuacją, że tak być nie powinno, bo przecież wszak tutaj marszałek rotacyjny deklarował nigdy więcej barierek. Czy pan minister Czesław Siekierski nie jest czasami w niebezpieczeństwie? Jest. Będę pomagać. Panie ministrze, właśnie martwiliśmy się o pana ministra, ale widać, że jest dobry. Konsultacje trwają, panie marszałku. Czy konsultacje dotyczą budżetu? No właśnie, to może moja troska była niepotrzebna. Okazało się, że te wszystkie etaty zaplanowane na sądownictwo brutalnie wycięliście. Wycięliście etaty na sprawy frankowe, wycięliście na wsparcie dla sekretariatów, wycięliście na wsparcie dla kuratorów, wycięliście na wsparcie urzędników. To jest te 20% podwyżki, czyli żeby pracownicy sądownictwa pracowali ciężej za mniejsze pieniądze? Zacznę od podziękowań. Podziękowań dla pana posła Mencena. Dziękuję za propozycję nowych podatków i obciążeń dla podatników. Nie spodziewałem się ich z tej strony sali. Deficyt ten faktycznie wzrósł. Wzrósł de facto z jednego powodu. Z powodu najwyższych w historii podwyżek dla nauczycieli. Widzę, że rzeczywiście ze strony PiS-u niektóre pytania są tak na zasadzie fire and forget, tak? W sensie zadane, ale na odpowiedź nikt nie czeka. Ograniczenie podatku Belki, tak, będzie wprowadzone w 4 dni. Nie jest możliwe przedstawienie kompleksowego i spójnego systemu, który mógłby funkcjonować od 1 stycznia. Dzień dobry. Drodzy Państwo, wyjaśniam, bo rozumiem, że pojawienie się posłów Kamińskiego i Wąsika wywołało emocje na sali. Panie pośle, proszę usiąść. Chcę poinformować Państwa o stanie faktycznym. Mogę? Panie pośle, proszę usiąść. Stan faktyczny jest następujący. W dniu dzisiejszym po dostarczeniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości wyroku sądu w sprawie obu wspomnianych panów posłów podpisałem postanowienie o wygaszeniu ich mandatów, dołączając do niego list proszący o powstrzymanie się panów posłów od wykonywania obowiązków związanych z mandatem posła. Jednocześnie, mając świadomość tego, że służy obu panom procedura odwoławcza do Sądu Najwyższego, wstrzymałem się z podejmowaniem wszelkich kolejnych działań, takich jak na przykład stwierdzenie o wstąpieniu na ich miejsce kogoś innego do czasu zakończenia procedury odwoławczej, która obu panom przysługuje. Z wypowiedzi medialnych wnoszę, że obaj panowie takie zażalenie na moją decyzję do Sądu Najwyższego złożą. A w związku z powyższym za 10 dni powinniśmy mieć decyzję Sądu Najwyższego w tej sprawie, która będzie kolejnym krokiem pozwalającym nam podjąć kolejne decyzje. Z przykrością muszę odnotować, że nie odnieśli się panowie pozytywnie do treści mojego listu i do mojej prośby. Natomiast tak jak powiedziałem, wszystko jest zgodne z prawem i następne czynności będą przeze mnie podejmowane po uzyskaniu stanowiska w tej sprawie Sądu Najwyższego. Pan Kamiński zwraca uwagę, że nie otrzymał jeszcze ode mnie tej korespondencji, więc rozumiem, że nie czuje się zobowiązany treścią tej korespondencji i prośbą. Być może tak samo było w przypadku pana posła Wąsika. Cierpliwości, nic się tu nie pali, młyny sprawiedliwości mielą w odpowiednim tempie, dojdzie korespondencja, panowie złożą zażalenie, Sąd Najwyższy się wypowie i będziemy tę sprawę procedować dalej. Nie eskalujmy rzeczy tam, gdzie nie musimy ich eskalować. Kłamaliście, że chcecie chronić konstytucji, a tymczasem złamaliście konstytucję po 2 tygodniach rządzenia. Jesteście mistrzami świata.
Kłamaliście, że 2 miliardy to za dużo na TVP. Powiedzcie swoim wyborcom, że przeznaczacie 3 miliardy. Kłamaliście, że kancelaria premiera za dużo dostaje dofinansowania. 2 miliardy na kancelarię premiera. Dziękuję bardzo, panie pośle. Panie pośle Kałużny, rozumiem, że czas emocjonujący, ale zwracam uwagę na konieczność zachowania pewnego dekoru w tej... Przepraszam, patelni z panem posłem po bruku nie byłem uprzejmy ciągać, więc jak na razie to dla pana nie na ty, tylko panie marszałku, panie pośle Mularczyk. Podobną prośbę mam do pana posła Kałużnego. Zwracajmy się do siebie z należnym sobie szacunkiem. Ja nie krzyczę do pana, panie pośle Kałużny. Zwrócił pan chyba uwagę. Panie Kałużny. Panie pośle Kałużny, mam szacunek dla pana funkcji i dla wyborców, którzy pana w tym miejscu postawili. Mówiliście, szanowni państwo, i pan premier Donald Tusk mówił u prezydenta Rzeczypospolitej, że będzie przestrzegał konstytucji. A co robi dzisiaj pan marszałek Szymon Hołownia? Niezgodnie z konstytucją, niezgodnie z aktem łaski pana prezydenta, próbuje stwierdzić utratę mandatu przez pana posła Mariusza Kamińskiego i pana posła Macieja Wąsika. Szanowni państwo, pan prezydent ma prerogatywę, może stosować prawo łaski, nie może go stosować tylko i wyłącznie do orzeczeń Trybunału Stanu. Nie ma w Polsce organu uprawnionego, który mógłby oceniać zakres prerogatywy prezydenta. Zwracam uwagę pana posła, że podejmując tę decyzję, to też gwoli informacji, opierałem się nie tylko na opinii Biura Legislacyjnego Sejmu, Biura Analiz Sejmowych, ale też na dwóch wyrokach Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów i 3 sędziów, którzy jednoznacznie stwierdzili, jak sytuacja z aktem ułaskawienia pana prezydenta wygląda. Rozumiem, że w tej sprawie jest spór prawny pomiędzy nami a panem prezydentem. Jeżeli występuje pan w obronie pana prezydenta, a tak to odczytałem, bardzo proszę też zasugerować panu prezydentowi, że może zastosować akt łaski i to zmieni sytuację prawną radykalnie. W tej sprawie opieram się na tym, co stwierdził Sąd Najwyższy, którego opinię szanuję. Dziękuję bardzo. Nie reagowałem na to, że część pana wystąpienia nie dotyczyła tematu komisji śledczej, bo szanuję pana posła. Afera wizowa to była zdrada. Drodzy państwo, czy próbujecie mnie przestraszyć, czy posła Szczerbę tym buczeniem? To nie las, nie huczymy, nie buczymy, słuchamy się nawzajem. Do 30 sierpnia na tej sali siedział Piotr Wawrzyk. Na tej sali siedział Piotr Wawrzyk i następnego dnia CBA weszło do jego gabinetu. Tolerowaliście przestępcę w rządzie, bo był wam potrzebny jeden głos. Wskażemy osoby zaangażowane w ten proceder, ale co bardzo ważne również, przedstawimy rekomendacje zmian. Wszystko będzie transparentne i otwarte, bo po to są komisje śledcze. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozczulające jest to, jak państwo nawzajem pilnujecie sobie czasu. Żadnych elektronicznych narzędzi już nie trzeba i żadnych sygnałów chyba z nich zrezygnujemy, bo dostatecznie akustycznie to wyrażacie. Jak ktoś ma dla mnie jakąś ofertę, to zapraszam później do ciemnego saloniku. Dobrze, panie pośle, jesteśmy umówieni. Pan poseł Szczucki tu dzisiaj trzeci dzień sobie jaja z inteligencji Polaków robi, opowiadają dyrdy mały. Panie, panowie posłowie z PiSu, jak nie było panie afery wizowej... Tadeuszu Woźniak, bardzo proszę, żeby się pan nie unosił. Jak nie było afery... Ja rozumiem, te drobiarskie metafory nie były być może na miejscu, ale to nie powód, żeby się unosić. Ale bardzo proszę, żeby pan spokojnie spoczął na swoim miejscu. Uprzejmie pana proszę. Panie pośle, gdyby panie pośle Szczucki, tak jak pan mówi, nie było afery wizowej, to skąd służby amerykańskie informowałyby pana rząd o nieprawidłowościach, które docierały do nich i to o skali, której dotychczas rzadko w Stanach widzieli. Przed tą komisją, wbrew głosom, które czasem dobiegają z prawej strony tej sali, nie stoi zadanie straszenia imigrantami, nie stoi zadanie igrania z rasizmem, nie stoi zadanie pokazywania palcem na Bogu duchę winnych ludzi i mówienia, że są winni za wszystkie grzechy świata. To, co jest do rozwiązania, proszę państwa, to niezbyt dobrze, najdelikatniej rzecz ujmując, działający nasz polski system legalizacji pobytu, którego konsekwencje mogliśmy obejrzeć między innymi w ostatnich miesiącach.
Komisja jest jednak także o tym, żeby pokazać ten cały proceder i rekordy w sprowadzaniu liczby imigrantów, jaki pobił rząd PiS. Polki po 8 latach rządu właśnie waszych boją się jeździć przewozami osób, boją się wychodzić po zmroku. Do tego właśnie doprowadziliście. Ale przyjęty pakt migracyjny zapowiada, że wy będziecie próbowali pobić ten rekord. Zachowujecie się jak sex workerki, które będą się przerzucać o tym, kto ma więcej partnerów. Drobiarska metafora, dobre. Dobre to było. Głosowało 373 posłów, większość bezwzględna wynosiła 187, za było 373, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów podjął uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 listopada 2019 roku do 20 listopada 2023 roku. Panie pośle Telus, telefony są, SMS-y, po co pan krzyczy? A na drugą, to pan przejdzie, nie ma problemu, powie na ucho. Jakoś spokojniej, tak żeby nie było nerwowo. Dziękuję. Panie marszałku, lekki dyskomfort jest. To jest... Mi pan to mówi? Mi pan to mówi, że lekki dyskomfort? Proszę kontynuować, to jeszcze jest nic. 2019 proszę mojej smutnej refleksji nie traktować jako zachęty, proszę państwa. Jednak postarajmy się dać wypowiedzieć panu posłowi. Dziękuję. Cieszę się, dziękuję, doceniam, będę nosił w swoim sercu. Bardzo proszę, 2019... panie pośle. A wszystkich państwa proszę o absolutnie sterylną ciszę. Budowanie napięcia, to prawda, panie pośle Kaleta. Bardzo proszę. Moje serce jest naprawdę bardzo pojemne, ale muszę stwierdzić, że jesteście bez serca, cały czas zgłaszając sprzeciw. Muszę teraz to przegłosować, nie mam wyjścia. Ale dynamika na sali, aż miło popatrzeć. Lewica zgłasza kandydata i to warto, żebyście państwo o tym wiedzieli, bo pewnie część z was o tym nie wie, który bronił firmy wpisane na polską listę sankcyjną instytucji wspierających agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. To ma być kandydat do Państwowej Komisji Wyborczej. Pan Ryszard Kalisz reprezentuje także osobę oskarżoną o szpiegostwo na rzecz Federacji Rosyjskiej. Głosowało 374 posłów, większość bezwzględna 188, za było 239, przeciw 41, wstrzymało się 94 posłów. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów wskazał członków Państwowej Komisji Wyborczej. Drodzy państwo, na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny pierwszego posiedzenia Sejmu 10 kadencji Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję państwu za wspólną pracę. Dziękuję za wszystkie dobre momenty, przepraszam za wszystkie niedociągnięcia. Drodzy państwo, uchwaliliśmy 8 ustaw, podjęliśmy kilkanaście uchwał, wybraliśmy ważnych urzędników państwowych, Rzecznika Praw Dziecka, Państwową Komisję Wyborczą, członka i przewodniczącą Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Powołaliśmy komisje śledcze, bardzo dużo pracy. Bardzo państwu dziękuję za ten wspólny miesiąc. A informuję też, że zgłosili się, rozumiem, że wy też dziękujecie, dziękuję z całego serca. Ale niech mnie pan nie oskarża, proszę o jakieś karków, ja nie znam żadnych karków, nie mam nic wspólnego z żadnymi karkami. Panią poseł Borowiak zaopiekowałem się, jak tylko mógł zaopiekować się marszałek Sejmu. Rozumiem retoryczną sprawność pana posła, ale moją ocenę tej sprawy przedstawiłem, to jest punkt oświadczenia poselskie. Zobaczcie, jak niecierpliwi się pan poseł Matecki. Uderza rękami o mównicę. Radości, że pana marszałka widzę. Tę radość odwzajemniam, zwracam też uwagę, bo nie wiem, kto z państwa tak walił w te mównice, znaczy w te pulpity, że jest na dyżurze lekarz ogólny, ale nie ortopeda, więc istnieje ryzyko uszkodzenia kończyn. Pan marszałek wraca prosto do niego? Nie, nie. I to był słaby dowcip, panie pośle. To jak większość pana dowcipów. Staram się jednak mimo wszystko. Teraz oświadczenie poselskie, a nie suchar miesiąca. Bardzo proszę, pan poseł Matecki. Dziękuję bardzo. A ja zamykam posiedzenie.